Bataszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam z nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tak, metro Brudno, tu mamy nowy odcinek faktycznie, już nowej części Kondratowicza. Jeżeli słyszycie jakieś echo i pogłos teraz w głosie, dlatego że nagrywam w wielkiej hali i tak dalej, nie mam gdzie tego nagrywać, w lepszym miejscu. Co nie zmienia faktu, że bezpośrednio w tym momencie możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać nowa część Kondratowicza, która jest aktualnie jeszcze w przebudowie. Tutaj zwróćcie uwagę, mamy tak, mnóstwo oczywiście zieleni, jak zawsze, nowe drogi do rowerowe, asfaltowe, trochę drzewek i bardzo szeroki pas pomiędzy jezdniami. On tutaj był jako rezerwa dla linii tramwajowej, gdyby nie powstała linia metra, ale ponieważ jest linia metra, to ten pas tam, gdzie można było i nie trzeba było robić papierkowej dużej roboty, można było go zwęzić. Tak jak to tutaj również w tym miejscu wygląda. Tu jest nowy pierwszy fragment oddany przez ZDM do użytku, dzięki czemu autobusy mogą dojeżdżać i z ulicą Łabiczyńską jest tutaj bezpośrednio w nią wjazd. Ale dalej mamy nową część. Tutaj była też konferencja z okazji rozpoczęcia prac budowlanych nad nową Kondratowicza bezpośrednio przez ZDM. Już jakiś dosyć ładny czas temu, kiedy było jeszcze ciepło i świeciło słońce, nie jak teraz, że pada deszcz. Co nie zmienia faktu, że tutaj jak widzicie, prawa jezdnia już mniej więcej jest widoczna, lewej zupełnie nie mamy, ponieważ ona też jest tutaj prowadzona jako jezdnia dojazdowa do budynków wszystkich w okolicy, więc nie wszystko tutaj może być zamknięte. I mamy też po prawej stronie całkiem ładne nowe chodniki, które tutaj się pojawiają. Oczywiście jest tutaj też wentylatornia V20, która się w tym miejscu znajduje. A pas dzielący na razie wydaje się duży, a to tylko dlatego, że jeszcze nie widzimy faktycznie, gdzie będzie druga nowa jezdnia bezpośrednio od strony północnej, czyli patrząc od teraz z tej strony po lewo ją. Dalej mamy tutaj bezpośrednio kolejne skrzyżowanie, tym razem z ulicą Chodecką i tu jest oczywiście duży węzeł, duże skrzyżowanie, całkowicie to skrzyżowanie będzie w końcu dostępne dla rowerzystów, bo będą tutaj na każdej możliwej osi przejazdy rowerowe, również przejścia dla pieszych, nowe przystanki autobusowe dostosowane bezpośrednio dla wszystkich, jak i również bezpośredni kontakt i bliska zbieżność z szpitalem trudnowskim, który w tym miejscu się znajduje i tak odpowiadając na pytanie, czy mogę lecieć tak bezpośrednio obok lądowiska helikopterowego w tymże miejscu, mogę, jeżeli nie ma helikoptera i nie jest aktualnie wykorzystywane do różnego rodzaju celów. Co nie zmienia faktu, że w tym miejscu, jak widzicie, znowu się dostrzeża nam ten pas środkowy. On to jest oczywiście, rozszerza się tylko tam i wyłącznie, gdzie była budowana linia metra. No i ponieważ projekt nowej Kondratowicza powstał już bezpośrednio po rozpoczęciu prac budowlanych i prac projektowych nad nowymi stacjami metra, no to musiało to już zostać skończone tak, jak to wygląda aktualnie. W skrócie, nie można zmienić projektu budującego się już odcinka metra i ogólnie inwestycji, która jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, bo się straci dofinansowanie. A oczywiście tego byśmy nie chcieli, dlatego to również tak to wygląda. Tak w dużym, bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli chodzi o tą papierkową robotę. Dlatego tutaj oczywiście jest dużo nowych dróg rowerowych, są oczywiście asfaltowe, jest dużo drzewek, nie jest dużo zieleni, ale pas dzielący po środku jest naprawdę całkiem duży i on tutaj się nie zmienił, tej ziemi nie udało się odzyskać, że tak to powiem, jak tam czasami to ZDM lubi mówić w niektórych rejonach. No tutaj niestety tego nie udało im się zrealizować, co nie zmienia faktu, że tutaj dalej mamy ulicę Świętego Wincentego, na której jest planowana w przyszłości trasa tramwaju na zieloną białękę, o którym będę jeszcze mówić w tymże miesiącu, może nawet za tydzień w kolejnym materiale, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, taka autopromocja, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Film o tym już mam prawie w całości przygotowany, teraz tam jeszcze z tramwajami a propos projektów i teraz rozmawiam, aby to wszystko jak najlepiej wyglądało. Co nie zmienia faktu, że latając sobie tutaj już lecąc bezpośrednio w drugą stronę, jak mi się uda jakoś wysłowić sensownie. Możemy zobaczyć jeszcze, jak to wygląda trochę bardziej z bliska, a nie tak z przelotu, abyśmy zerknęli na detale. Tutaj oczywiście mamy fragment bezpośrednio dojazdowy, tylko i wyłącznie teraz do szpitala Brudnowskiego i okolicznych dojazdów. Kondratowicz jest tutaj przygotowany na dosyć duży ruch i autobusowy, i samochodowy. Są tutaj przewidziane, jak widzieliście, Kiss and Ride, czyli cały jedź po polsku. No i tutaj oczywiście dwa pasy ruchu zostały zachowane, jeżeli chodzi o sam przejazd na Kondratowicza. Dalej prosto, tutaj mamy bezpośrednie skręty oczywiście, lewoskręt do szpitala Brudnowskiego tutaj pozostanie, bo ten wjazd, który aktualnie jest tutaj zrobiony, jest tylko tymczasowy. I tutaj ładna nowa sygnalizacja świetna z przejściami dla pieszych i rowerzystów.
dla dowieszczy na przejazdy. Będzie w tymże miejscu zachowana, czyli dosyć duże, ładne skrzyżowanie bezpośrednio wlotowe do szpitala Prudnowskiego, jak i również tutaj nowe skrzyżowanie z ulicą Chodecką, gdzie lewoskręty oczywiście są pozostawione, ulica nie została jakoś strasznie zwężona, a przystanki autobusowe są w zatoczkach, więc tutaj też nie będzie problemów jakichś korków, tak jak to widzicie właśnie w tymże miejscu. Przystanek bezpośredni właśnie w kierunku szpitala Brudnowskiego w tymże miejscu będzie się znajdować. Teraz bardzo tutaj jest utrudniony ruch, jeżeli chodzi o ulicę Chodecką, bo jest tylko i wyłącznie otwarta dla samochodów dojeżdżających do swoich posesji, służb oczywiście miejskich, jak i również autobusów. I to tyle. Tutaj ruch jest w teorii całkowicie prowadzony tylko i wyłącznie wahadłowo, przez to, jaki jest aktualnie etap prac budowlanych, co mocno ogranicza ruch, jakikolwiek tutaj może być realizowany. No nie ukrywajmy, to tworzy kotki, to tworzy dosyć duże objazdy, ale to oczywiście jest element przejściowy, później to wszystko będzie o wiele lepiej funkcjonowało, jak już to będzie oddane do użytku. Także tutaj aktualnie nie ma też również przejść dla pieszych przez ulicę Chodecką. Przez Konotwicza jeszcze jakoś się przedostaniemy, przez Chodecką nie za bardzo, jest dużo płotów, dużo ogrodzeń. Jest to oczywiście związane z tym, aby jak najlepiej ruch wahadłowym tutaj funkcjonować i żeby nie było jakichś większych problemów, co nie zmienia faktu, że mogliby chociaż jakieś jedno przejście dla pieszych bezpośrednio przy właśnie ruchu wahadłowym zostawić, aby piesi mogli dostać się normalnie, a nie tak jak teraz aktualnie robią, czyli oczywiście nie po wyznaczonych do tego miejscach. Tutaj lecimy dalej, oczywiście to i to i musi być. Prace budowlane, jak widzicie, nie toczą się bezpośrednio tego dnia, kiedy ja tutaj latałem. Latałem oczywiście 11 listopada, więc też oczywiście nie będziemy marudzić, że tutaj prace nie są realizowane. Tu też są dosyć ciekawe znaki, zakaz skrętu w prawo i zakaz skrętu, nakaz skrętu w prawo i zakaz skrętu w lewo. Jak stwierdziłem, że coś ciekawe. Tutaj te dwa znaki. No i tutaj mamy tam nową jezdnię, która faktycznie jest już tutaj z nowymi miejscami parkingowymi. Jak widzicie, bezpośrednio wzdłuż jezdni będzie można się tutaj parkować. Co warto podkreślić, nowej drogi dowodowej jeszcze tutaj nie widzimy. Ona powstaje powoli. Jak i również najprawdopodobniej w niedługim czasie tutaj będzie już otwarty ruch wahadłowy. Pewnie tylko i wyłącznie dla samochodów dojazdowych, ale może i nawet dla autobusów, aby faktycznie tutaj ruch jakkolwiek mógł być już funkcjonujący. Bo faktycznie brakuje Konotowicza, a Konotowicza tutaj została odcięta na dosyć długi okres czasu. Biorąc pod uwagę, że prace budowlane, jeżeli chodzi o metro, rozpoczęły się no, już ponad jakieś dobre 4 lata temu, to do dnia dzisiejszego 4 lata to już jest naprawdę długi okres czasu. Mieszkańcy Brudna w większości najprawdopodobniej się przyzwyczaili już do tego, że Konotowicza po prostu nie ma. I jak teraz powoli oddawane są te różne fragmenty, to jest takie, no dobrze. Przyjemnie. Będzie jakiś lepszy dojazd. Ale to nie jest tak, że w końcu wraca coś, co było potrzebne i od czego się już człowiek po prostu odzwyczaił, bo faktycznie to już był tak długi okres czasu, że to wszystko odeszło. Co do samej ulicy Konotowicza, tak jak powiedziałem, przedział jest mniej więcej taki, iż mamy oczywiście pasy zieleni 5 metrów, chodnik 4 metry, pasy kolejne zieleni z ławkami, jak i również parkingami dowodowymi 9 metrów, dajemy ścieżkę dowodową o szerokości mniej więcej 3 metrów, pas nowej zieleni, zatoczki postojowe na 2,5 metra szerokości, później mamy dwa pasy ruchu łącznie o szerokości ponad 6 metrów, pas dzielący 6,5 metra, pośrodku druga jezdnia, no i tam dalej kolejny pas dzielący 8 metrów, ścieżka dowodowa 3 metry, kolejny pas zielony z ławkami 5 metrów, no i chodnik 4 metry. Także w skrócie naprawdę to jest całkiem na bogato to zrobione. No i oczywiście dwie linie metra, znaczy dwa tunele metra, które się znajdują bezpośrednio pod tym fragmentem tejże części Konotowicza. Także tak to mniej więcej wygląda. Planowane zakończenie prac budowlanych w tymże miejscu to koniec tego roku, więc najprawdopodobniej, kiedy kolejny raz tutaj się pojawię i będę nagrywać o tym w grudniu, zamierzam się tutaj pojawić, w grudniu i w styczniu, no to w grudniu będziemy już faktycznie ostatnie prace budowlane, a w styczniu będziemy już to całkowicie oddane do użytku. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać, bo największym tutaj beneficjentem nowej Konotowicza nie będą zwykłe osoby, które jeżdżą samochodami, a mieszkańcy, którzy podróżują komunikacją miejską, bo aktualnie autobusy jeżdżą naprawdę dosyć ładnymi i pokaźnymi i dużymi objazdami, aby dojechać do celu. Na przykład linia 112 naprawdę teraz dosyć ładne, duże objazdy jeżdżąc na okrągło całego
brudna. I to się wszystko zmieni, kiedy Kondratowicza, głównie przy stacji metra Kondratowicza, będzie w końcu przejezdna. No i oczywiście na to wszyscy czekamy. To by było tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić na przykład tramwaju na zieloną białę, który niedługo będzie na kanale, jak i również innych inwestycji, które nagrywamy już jakiś czas temu, jak na przykład Ożarów Mazowiecki, przebudowa, czy bezpośrednio parkujeć przy PKP Jeziorki. Ale o tym już niedługo, w kolejnych dniach, no w środę będę na zachodniej, więc pewnie jakoś w czwartek będziecie może już mieli film bezpośrednio z placu budowy. Do zobaczenia. Cześć!